Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony pan Szachuś. Moi drodzy widzowie, rok 1959 był to rok, w którym był rozgrywany turniej kandydatów. Spotkali się przy szachownicy Robert James Fischer, ówczesny 16-letni szachista z Tigranem Petrosianem, późniejszym dziewiątym mistrzem świata w szachach. Z kolei Fischer był 11. mistrzem świata w szachach. Moi drodzy, partia miała charakter grana pod dyktando Tigrana Petrosiana. On słynął przede wszystkim z żelaznej obrony. Fantastycznie grał w obronie, wzorował się na Niemcowiczu. No, fantastyczny arcymistrz, jeśli chodzi o grę strategiczną i obronną. Przejdźmy do rzeczy. Fischer rozpoczął e4, Tigran Petrosian c6. No i właśnie obrona Karokana świadczy o tym, że obrona tutaj jest po stronie Petrosiana. Dobrze, Fischer zagrał posunięcie skoczek c3, posunięcie d5. Tak też oczywiście można skoczek c3 grać, niekoniecznie od razu d4. I skoczek na f3. W tamtym czasie grali tak. Tak grali, często łupali te warianty. Teraz to się spotyka trochę rzadziej, ale nadal w ten sposób można spokojnie grać. No jeżeli tutaj taka ciekawostka, jeżeli będzie zagrane na przykład d4 z atakiem od razu na skoczka, to skoczek bardzo sprytnie ucieka na e2. Zobaczmy, że dwa skoczki pięknie atakują pionka. Jeżeli ten pionek by chciał się poderwać i znowu atakować tutaj na d3, no to szybko wybijamy, hetman wybija i zauważmy, że skoczek idzie na g3, pięknie broniąc pionka na e4 i z tempem atakujemy hetmana. Rozwój białych jest tutaj fantastyczny. Można powiedzieć, że już jest wygrana partia po 6 ruchach. No oczywiście to jest troszkę za na wyrost powiedziane, ale pozycja jest genialna dla białych. No tak, czarne grać oczywiście nie mogą w ten sposób. Tutaj w partii nastąpiło goniec na g4. No i posunięcie h3 od razu wyjaśnia sprawę z tym gońcem. Albo od gońcem odchodzimy, albo bijemy. Co jest lepsze? W pozycjach zamkniętych, która tutaj zaraz powstanie, jest oczywiście lepsza wymiana gońca za skoczka. Tak też się dzieje. Białe również grają w ten sposób. No, idą na to. Po prostu para gońców zostanie zachowana u białych. Dla każdego coś dobrego, moi drodzy. Skoczek F6 ze strony czarnych. Tutaj to jest czysta prowokacja do takiego ruchu E5. No i widzimy, że na przykład po takim ruchu E5 skoczek z F na D7 leci w tą stronę i już czarne nie mają tego gońca C8, który jest taką zakałą w tych debiutach. Jeżeli goniec C8 zostaje, czy we francuskiej, czy w karokanie, jeśli ten goniec nie wyjdzie, to są problemy, a tego gońca już nie ma, więc tutaj nic takiego strasznego się już dla czarnych nie może wydarzyć. Tutaj Fischer grał często posunięcie D3, posunięcie E6, widzimy, że gońca nie ma, jest fajnie, jest luźno i posunięcie G3. No to nie jest najlepszy ruch, ponieważ plan z domkiem, który tutaj goniec by strzelał w taką mocną ścianę, myślę, że do najlepszych nie należy, ale tak grali, no tak grał Robert Fischer. Tutaj można było może G4 zagrać, troszeczkę ostrzejsze. No w tamtych czasach grali tak jak grali, no teoria debiutów nie była aż tak bardzo rozpracowana. Po ruchu na przykład przed ruchem G3 można było zagrać po prostu na przykład goniec E2 i po ruchu na przykład D4 skoczek idzie na B1 z powrotem, żeby się potem przerzucić na D2, stanąć ładnie na C4. Takie plany mogłyby nastąpić. Też można było fajnie zagrać hetman G3, żeby kontrolować punkt G7, utrudnić troszeczkę wyjazd temu gońcowi. No G3 poszło. Co zrobić? Co zrobisz, jak nic nie zrobisz, jak to mówią? Goniec B4, zostaje to od razu fajnie wykorzystane. Goniec D2, no związanie trzeba bronić. D4 nastąpiło i właśnie skoczek na B1, goniec pozbył się tutaj gońca, skoczek na D2, no i zauważmy, że strategicznie troszeczkę lepiej stoją czarne, z tego względu, że goniec białopolowy tutaj strzela w swoje białe pionki, oczywiście on ma szansę tutaj na przykład zagrać H4 i wyjść na H3, no plany białych były inne, czarne zagrywają E5, to też jest bardzo dobre posunięcie, które jeszcze bardziej utwierdza tutaj to, że te pionki przeszkadzają gońcowi lub odwrotnie. Goniec na G2 ze strony Fischera, C5, zauważmy, Tigran Petrosian
pięknie ustawił tutaj te pionki w centrum. Roszada ze strony Fischera, skoczek na c6, skoczek staje bardzo ładnie za tym pionkiem, tu się wszystko zgadza, hetman na e2. No taki ruch trzeba wykonać prędzej czy później, żeby próbować grać f4. Jakoś tą pozycję trzeba otwierać, no nie ma innego wyjścia. Hetman e7, bardzo ciekawe, wyczekujące posunięcie na miarę właśnie Petrosjana, przyszłego 9. mistrza świata. Ruch, który daje możliwość zrobienia na przykład długiej roszady, bo nie wiadomo, czy chcemy zrobić długą, czy krótką, w zależności, co będą grały białe. No białe grają f4, no i Petrosjan właśnie gra długą roszadę. Nie jest to zły ruch. Wydaje się, że tutaj pionki są odkryte, król jest odkryty, będzie źle. Nie, tu nic się złego nie dzieje. Bardzo normalna, bardzo zdrowa pozycja. Posunięcie a3, bardzo ciekawy plan, ponieważ a3 jest posunięciem, który przygotowuje ruch b4. Wielu z nas prawdopodobnie by zagrało taki ruch skoczek c4 z aktywnością tutaj, żeby coś tam zbić na e5. Pewnie tak można by było zagrać. Potem ruch a4, żeby nie było ruchu b5, żeby ten skoczek stąd nie... Znaczy, żeby przepędzić tego skoczka, no tutaj te a4 właśnie temu przeszkadza. No ale Fischer miał inne plany. a3 bardzo ciekawy plan. No i moi drodzy, manewry, manewry, manewry. Koń e8. Koń ucieka. To jest manewr bardzo fajny, ponieważ skoczek i na d6 może stanąć bardzo ładnie i na C7 może stanąć bardzo ładnie z przerzutem na przykład na E6. Szukamy dobrego miejsca dla skoczka, ciekawy plan. No ale Fischer zagrywa tutaj bardzo dobre teraz posunięcie. Jest to właśnie ruch B4. Dobre jest dlatego, znaczy ja tak to troszeczkę powiedziałem bardziej mocniej, bo ale się wyrażam dzisiaj, Szachuś, weź się do roboty. Moi drodzy, dobry ruch dlatego, że niby oddajemy pionka, ale dobry ruch jest dlatego, że jak weźmiemy tutaj czarnymi pionka i pionek wybije pionka, to otwierają się linie tutaj do ataku. Cena piona jest tutaj naprawdę żadną ceną w tym wypadku i wolne linie tutaj bardzo rekompensują. No w tym momencie nastąpiło bicie tego pionka, no i Fischer musiałby tutaj zbić. On powinien tutaj zbić, ale nie zbił. Nie wiem dlaczego, nie potrafię tego wyjaśnić. Zagrał skoczek na C4 od razu. Jasne, że jak tutaj będzie wybicie, no to wieża wybija prawdopodobnie, albo skoczek wybija. No jest dobrze, wieża chyba nie może, bo jest B5, więc skoczkiem na A3. No ale też otwiera te linie. Tutaj czarne właśnie nie otwierają tej linii i zagrywają ciekawy ruch pod tytułem F6. Wzmacniając przede wszystkim łańcuch pionów w centrum. To jest bardzo istotne. Fischer wybił, pionek wybił na B4 i moi drodzy, tutaj czarne popisały się naprawdę bardzo dobrym ruchem, świetnym zrozumieniem pozycji. Tego typu pozycje mogą wydawać się nudne, bo gra strategiczna generalnie wydaje się nudna, bo nie ma fajerwerek, nie ma ataków, nie ma poświęceń w pionków, figur. No tak, Tal poświęcał, jego partie są na pewno widowiskowe, ale jak chcemy grać w szachy dobrze, moi drodzy, zaciśnijmy zęby i uczmy się strategii i uczmy się takich partii typu Petrosjana, typu Botwinnika, gdzie oni grali pozycyjnie, grali bardzo twardo, bardzo żelazne ruchy, wykonywali ciekawe plany w zamkniętych pozycjach. Tutaj ten ruch to jest skoczek na C7, fantastyczne posunięcie, skoczek będzie miał petardę na polu B5, bo on kontroluje pole A7 i przede wszystkim pole na C3 będzie fantastyczne dla skoczka. Skoczek A5 zagrywa Fischer i od razu skoczek zagrywa na B5. Tutaj wymiana na C6, B na C6 i wieża na F2. Moi drodzy, Fischer oddaje tutaj pionka na B4 świadomie. Petrosjan tego pionka nie bierze, bo wieża czmychnęłaby na F7 z dużą aktywnością, z atakiem na pionka. Moi drodzy, tutaj Petrosjan, znaczy Fischer powiedział po partii, że on wiedział, że Petrosjan gra bardzo dobre, solidne ruchy i trochę to go deprymowało i czuł, że przeciwnik jest lepszy w tej pozycji. No ale musiał jakoś grać, prawda? G6, bardzo dobre posunięcie, takie
które ucieka po prostu od ataku z f7 w przyszłości. Tutaj h4 ze strony Fischera, król b7. Zauważmy, król zmierza bardzo fajnie do swoich pionków, będzie je na pewno wspomagał w obronie. Posunięcie h5, no jest to taki ruch troszeczkę na rozbicie, na jakąś aferę, może h6 się przyda, pionek h7 wtedy może być słabością. No i w tym momencie tutaj Petrosjan powinien zagrać wieżą z dna f8 i starać się wymieniać ciężkie figury. Jakby ta wymiana doszła do skutku, no to bliżej zwycięstwa są wtedy czarne i to zdecydowanie te skrzydło trzeszczy w szwach. Skoczek bardzo sprytny jest i mógłby tutaj te pionki bardzo ładnie pozbijać, przynajmniej atakować. No ale Petrosjan nie dostrzegł pewnych spraw i zbił tego pionka w tym momencie, myśląc, że tu jest wszystko w porządku. No ale Fischer ma teraz szansę. Wieża f7 z szachem, król b6. No król tutaj ma dobrą placówkę, tu jest bezpieczny. No i hetman f2. Bardzo ciekawe posunięcie. Bardzo ciekawe posunięcie, bardzo dobre, dlatego że raz, że jesteśmy na wolnej linii z wieżą, łączymy się z wieżą, a dwa, że jesteśmy na diagonali z królem i czasem tym pionkiem na c3 może się uda zagrać, albo na c4, uniemożliwiając zbicia w przelocie. Bardzo ciekawe posunięcie. W tym momencie poszło a5. No, ruch myślę, że całkiem ok. No tutaj przede wszystkim cofnę posunięcie. No, wieża z D na F8 mogłaby być małą katastrofą, dlatego że tu jakieś C4 wchodzą, posunięcia. Generalnie białe olewają tą sprawę, grają C4 i jak tutaj będzie wymiana, hetman wchodzi na F7 i robi się naprawdę niebezpiecznie. Tu jeszcze na A7 troszeczkę podwisa, ten skoczek musiałby uciekać. No, robi się źle. Dlatego te A5 tutaj było uzasadnione całkiem ok. I C4. Właśnie wykorzystuje to Fischer, że ma tutaj związanie po diagonali. Skoczek na C3, wyjścia za dużego nie ma, skoczek tutaj też stoi bardzo sympatycznie, broni przede wszystkim B1, nie ma takich ruchów jak wieża B1 w przyszłości. Wieża na F1 zagrywa Fischer, no ciężkie figury na wolnej linii, tylko że co te ciężkie figury tam robią? Proszę mi powiedzieć, co one tam robią? W tym momencie tutaj Petrosjan raczej powinien tego pionka wybić na H5, mieć z głowy tego piona, no ale postanawia grać A4. No i hetman wtargnął na F6. No i tutaj, moi drodzy, w tym momencie ta pozycja, wieście lub nie, jest całkiem dobra dla czarnych. No jest całkiem dobra dla czarnych, bo plan jest bardzo prosty. Plan jest taki, żeby tego pionka doprowadzić do promocji, zrobić z niego hetmana i wygrać partię. No ale zanim to uczynimy, trzeba tutaj podjąć pewnego rodzaju kroki zapobiegawcze, no i postarać się, żeby królowi nic się tutaj nie wydarzyło. No hetman próbuje to coś tutaj wybić, zrobić wolnego pionka. Może hetman g7 z atakiem tutaj na b7, no coś tutaj próbują białe zrobić. Przede wszystkim też wisi pionek na e5. No i teraz tutaj Tigran Petrosjan zagrywa hetman c5. Niestety nie jest to najlepszy ruch. Znajdźmy lepsze posunięcie. Moi drodzy, plan jest prosty. Pionek dochodzący, chcemy wymieniać figury. Jak to zrobić? No mianowicie, hetman d6 byłoby bardzo dobrym ruchem ze strony czarnych, proponując tutaj wymianę. I jeżeli na przykład hetman zagrałby na g7, to wieża na g8. Bronimy po prostu b7, a pionek jest gotowy do dalszego marszu do przemiany. No niestety hetman c5 jest surowo wykorzystane, ponieważ wieża bije h7. Bardzo sprytne taktyczne uderzenie. Jeżeli bicie na h7, no to hetman d8 z szachem, prosta sprawa. Potem pionek bije na g6, no i jest raczej pozamiatane. Czarne wtedy przegrywają. Wieża z d na f8 zostało zagrane. Dobre posunięcie obronne, bardzo dobre. No tutaj Fischer bije na g6, wieża bije na f1, wyjścia nie ma, goniec wybija, no też gońcem trzeba wybić oczywiście, bo król jest troszeczkę wtedy bezpieczniejszy i jeszcze skoczek nie ma opcji na e2. Wieża bije h7, no i hetman bije na h7, moi drodzy. I co robi Petrosjan? Oczywiście zasuwa pionkiem na a3. Im szybciej tutaj dojdzie do przemiany, tym lepiej. No ale h6. H6 gra bardzo dobre posunięcie oczywiście ze strony Fischera. To jest wszystko przeliczone i zobaczcie, a2. Nie ma jak teraz bronić pola przemiany, no ale Fischer się tym nie przejmuje. Hetman g8. Dobre posunięcie, raz, że broni G3, no to jest już przy okazji tak naprawdę, ale jeszcze grożą takie tutaj nieprzyjemności. A1, mamy hetmana, moi drodzy, ze strony czarnych. H7, trzeba grać w ten sposób, nie ma wyjścia. H7 jest konieczne.
W tym momencie hetman zagrywa na d6, broni tutaj pola b8 i posunięcie h8 dorabiamy hetmana. Mamy cztery hetmany na szachownicy, no coś tu się wyrabia, jest niebezpiecznie, tylko z której strony, na którą stronę tak naprawdę. Podsumujmy, pionka więcej mają białe. No i tak naprawdę białe powinny generalnie tą partię chyba wygrywać, ale tutaj jest partia około remisowa. No taka jest ocena komputera, tutaj hetman e1 mógłby być całkiem nieprzyjemny, grożą jakiś skoczek e2, hetman e3, no ale Petrosjan postanawia zagrać hetmanem na a7. No i w tym momencie leci pionek do góry na g4. Słusznie, pionek ma tu szansę przemienić się na kolejnego hetmana. Jest bardzo duża szansa. Posunięcie król c5. Moi drodzy, król c5 jest ruchem, który jest posunięciem dobrym, bo tutaj król czuje się naprawdę bezpiecznie. Król c5 jest tutaj bardzo bezpieczny. Rzadki widok, gdy mamy cztery hetmany na szachownicy i król jest w centrum. Hetman f8. No i teraz powiem w ten sposób. Wymiana tych hetmanów, no okej, nie wypuszcza przewagi białych, ale myślę, że większe szanse białe miałyby przy dwóch hetmanach na szachownicy, po prostu próbując iść pionkiem i nie widzę, jak tutaj się bronić przede wszystkim od tego marszu. No cóż, Fischer miał wtedy 16 lat, może lekki stres, nie wiadomo. Posunięcie hetman f8, hetman z a na e7, hetman a8, moi drodzy, wymiana nie poszła. Król b4, niesamowity rajd króla, zobaczcie. Król zmierza do obozu przeciwnika, prawdopodobnie. Hetman zagrywa na h2 i zgadnijcie, jaki ruch teraz zagrał Petrosjan. Naprawdę posunięcie godne uwagi. Jest to ruch król na b3. No król na b3, no niesamowita sprawa. Hetman z hetmanem praktycznie tutaj mają wspólne punkty. No oczywiście skoczek broni, a król jeszcze ładuje się pod te hetmany. No ale tutaj nic. Absolutnie nic nie grozi. Zobaczcie, nie ma żadnego szacha z tyłu, żadnego szacha tutaj i z przodu. Hetman zagrywa na a1. No teraz grozi mat w jednym ruchu. No oczywiście, no to hetman a3. Bronić się trzeba. No i nastąpiła wymiana. Hetman, przepraszam, nie hetman, król wybił na a3, żeby tutaj kontrolować cały czas g5. Hetman zagrał na h6 z planem poruszania się pionkiem do góry. Hetman f7. Hetman f7 ze strony czarnych, król g2. No trzeba tak zagrać, żeby mieć tutaj obronę punktu f3. Król na b3, moi drodzy, zmierza król na c2. Może tego pionka troszeczkę będzie atakował. Hetman zagrał na d2. No nie wpuszcza tego króla, rzecz jasna, troszeczkę bronimy króla, pion więcej, no goniec nie ma za bardzo gry, skoczek jest trochę lepszy, ale jest ten pionek więcej. No i teraz hetman h7 ze strony Petrosjana. No i moi drodzy, tutaj przede wszystkim trzeba byłoby zagrać g5, żeby ten pionek był trochę bliżej przemiany. No wygrana byłaby naprawdę bardzo ciężka ze strony białych mimo wszystko. Aktywność króla i skoczka to bardzo rekompensują, trzeba bronić d3. No hetman tutaj jest w stanie troszeczkę też poszaleć po tej linii i pilnować tego pionka. No ale Fischer popełnił tutaj gruby błąd, moi drodzy, gruby taktyczny błąd. Zagrywa król g3. Dlaczego gruby błąd taktyczny? Spróbujcie znaleźć w tym momencie dobre posunięcie dla czarnych. Zatrzymajcie sobie na chwilę film, moi drodzy. Ja już ten ruch mówię. Jest to mianowicie hetman bije na e4 i zauważmy, jeżeli pionek wybija hetmana, skoczek wybija z szachem, tutaj wybijamy i nasze pionki są w stanie tu szybko wędrować. Przede wszystkim też grozi wzięcie gońca i ten pionek tutaj dochodzi. To jest dobrze przeliczone przez czarne, trzeba mi tutaj zaufać, a jeżeli hetman by na przykład zbił z szachem, to pionek wybija, wybijamy hetmana, pionek c2 z dorabianiem hetmana, więc Fischer zagrywa hetman f2, moi drodzy, i hetman zagrał na h1. Wierzcie lub nie, w tym momencie panowie zgodzili się na remis. Nie zupełnie jest to dobry remis w tym momencie dla czarnych, ponieważ czarne mają teraz lepszą pozycję. Na przykład jakby tutaj białe zagrały goniec g2, to hetman h6 i ta pozycja jest lepsza dla czarnych. Bronimy pionka, tutaj są przełomy e4 z doprowadzeniem tutaj tego pionka, król jest bezpieczny. No ale Fischer powiedział o tej pozycji, że Petrosjan przyjął remis pewnie dlatego, to znaczy ja nie wiem kto zaproponował, po prostu był remis, panowie się zgodzili, no ale
Zgodzili się dlatego, że Petrosian tak długo się bronił w tej pozycji, że nie był w stanie zmienić myślenia na to, żeby dalej atakować. Moi drodzy, dziękuję Wam za uwagę. Myślę, że partia bardzo fajna, klasyk niesamowity. Polecam analizować partię, podnośmy poziom gry. Moi drodzy, do widzenia, do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się, hej!